Pozostało niespełna 3 tygodnie do wyborów. To są dni, które będą wypełnione wielką aktywnością wyborczą. Jestem przekonany, że wszystkich formacji politycznych. My chcielibyśmy w tej kampanii w ciągu kolejnych dni przedstawiać swoje prawdziwe oblicze Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Prawdziwe oblicze formacji, która ma program, która jest wiarygodna, która jest rzetelna i która z programem i znakomitymi kandydatami, znakomitymi ludźmi idzie do tych wyborów. Jestem przekonany, że konwencja, która pokazała program, pokazała także, że idziemy do tych wyborów z konkretnym pomysłem. Wiemy, jakie są problemy i wiemy, jak te problemy powinny być rozwiązywane. Druga nasza konwencja, konwencja europejska, pokazuje, jaką jesteśmy formacją. Formacją nowoczesną, formacją otwartą, tolerancyjną, formacją europejską, prawdziwie europejską, bo pokazujemy nasz dorobek wprowadzenia Polski do Unii Europejskiej i naszą wizję przyszłej Europy i naszą wizję Polski. Można realizować wizję nowoczesnej Polski wtedy, kiedy będziemy stwarzać także szanse dla ludzi młodych, pamiętając o tych, którzy całe swoje życie oddali swojemu krajowi. I dlatego w naszej najbliższej perspektywie planujemy przeprowadzić jeszcze i konferencję programową pokazującą nasze konkretne propozycje adresowane do osób starszych, ale także chcemy zaprezentować konwencję, konwencję nowoczesności i innowacyjności. Nowoczesności w formie i nowoczesności w treści. Tego rodzaju działania jeszcze są przed nami, ale najważniejsze, co jest przed nami, to rozmowy z ludźmi, rozmowy naszych kandydatów, którzy spotykają się z wyborcami w różnych miejscach. Spotykają się zarówno na giełdach, jak i na poważnych, merytorycznych konwencjach i na spotkaniach, które pokazują, czym my możemy zaprosić do głosowania na Sojusz Lewicy Demokratycznej. Nasi kandydaci to ludzie zarówno doświadczeni, ludzie, którzy mają już ogromny dorobek, ale także to ludzie, którzy mają w sobie młodość, energię i dynamizm działania. I tylko wtedy, kiedy uda nam się połączyć właśnie energię i dynamizm młodości z doświadczeniem osób starszych, z doświadczeniem ludzi, którzy osiągnęli już sukces, możemy budować Polskę porozumień, Polskę współpracy, Polskę spójną w działaniu. Tych, którzy dzisiaj są z nami, pewnie na co dzień Państwo nie macie możliwości oglądać w Sejmie. Rzadko była okazja, żeby rozmawiać z nimi medialnie. A są to osoby, które właśnie mają doświadczenie i mają chęć i energię do dalszej aktywności politycznej po to, aby zmieniać Polskę, aby zmieniać nasz kraj. Kilku z nich chcielibyśmy dzisiaj Państwu przedstawić. Pozwólcie Państwo, że rozpocznę od zaprezentowania osób, które na pewno nie są w Sejmie dotychczas znani. Stoi obok nas młody kolega Lech Fabiańczyk, który jest filozofem, dziennikarzem, filmowcem, autorem wielu publikacji na temat Pomorza Zachodniego. Jest osobą, która w swoim środowisku jest uznanym autorytetem związanym ideą z lewicą. Bardzo proszę, Lechu, kilka słów. No, do tej pory przez 40 lat robiłem filmy różne i tak jak Marx mówił, nie chodzi o to, żeby opisywać świat, ale żeby go zmieniać. Spróbowałem poprzez swoje filmy podnosić na wyższy poziom świadomość obywatelską i patriotyczną w regionie i w kraju. Filmów zrobiłem ponad 100, a teraz po raz pierwszy startuję do wyborów, kandyduję na stanowisko posła, bo chcę, można powiedzieć, po raz pierwszy jakby bardziej się zmierzyć z tą materią i takie doświadczenie ostatnich lat, że po roku 89 paradoksalnie staliśmy się mniej solidarni, aniżeli byliśmy przed Solidarnością. Chciałbym, żebyśmy stali się rzeczywiście solidarni jako naród. Możemy się kłócić o różne programy, o różne koncepcje, ale nie kłóćmy się tak,
w ten sposób, że niech słucha, nauczmy się kłócić, ale słuchając przeciwnika, słuchając ze zrozumieniem, przyjąć jego koncepcję. Na przykład bardzo podobają mi się plakaty PiS-u, które właśnie na czoło wysuwają uczciwość, godność człowieka i tak dalej, tylko jestem ciekawy, czy za tym będzie program. Znaczy, pójdźmy razem właśnie w tym kierunku, żeby podnieść na wyższy poziom właśnie świadomość obywatelską Polaków i nawet z przeciwnikami swoimi twórzmy Polskę, razem możemy zbudować. Nie, bądźmy solidarni i mniej się kłóćmy, a jeżeli się mamy kłócić, to kłóćmy się konstruktywnie. Szacunek dla człowieka to najważniejsze przesłanie i współdziałanie, bo w jedności siła po to, by rozwiązywać te sprawy, które są racją stanu. Szanowni Państwo, mamy na swoich listach znakomite kobiety. Pani przewodnicząca Partii Kobiet, pani prezes Iwona Piątek. Bardzo proszę. Jest nas w społeczeństwie 52%, a wiadomo, ile nas jest w Sejmie, a w Senacie to już w ogóle szkoda mówić, więc musimy się tam znaleźć, bo mamy szczególną wrażliwość na problemy społeczne. A poza tym, tak jak powiedziała wieloletnia premier Margaret Thatcher Wielkiej Brytanii, która, jak wiemy wszyscy, wyprowadziła swój kraj z zapaści gospodarczej, jeśli chcesz, żeby coś zostało powiedziane, powiesz to mężczyźnie, jeśli chcesz, żeby zostało zrobione, powiesz to kobiecie. I my jesteśmy pracowite, mądre, wykształcone i wszystko zrobimy. Tam jest dla nas miejsce. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Powierzymy kobiecie ważną misję. Kobietom. Kobietom. Kobiecie pierwsze zadanie. Trzeba dostać się do Sejmu i walczyć o prawa kobiet. Szanowni Państwo, walczymy o równość, o swobody działań, o partnerstwo. I bardzo proszę, Krystian Legierski. Ja, proszę Państwa, że tu wcisnę między te mikrofony. Od wielu już lat z Sojuszem Lewicy Demokratycznej w różnych dziedzinach współpracuję, jak osobiście, jak również w ramach Partii Zieloni 2004. I w zeszłym roku ta współpraca przybrała taki wymiar bardziej sformalizowany, wspólny start, wspólne sukcesy, pierwsze mandaty dla Zielonych w radach miast, w radach sejmików wojewódzkich. Natomiast ja mam teraz przede wszystkim taką nadzieję, że uda się wspólnie z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, nam Zielonym, zbudować taką politykę, która będzie alternatywą dla polityki Platformy Obywatelskiej. Przede wszystkim w kwestiach zrównoważonego rozwoju społecznego. Ja mam wrażenie, że w Polsce jest taka dzika, neoliberalna polityka realizowana teraz. Która to polityka? Sprzyja mocnym, silnym, aż tak powiem, upośledza tych, którzy i tak już są upośledzeni. I temu trzeba powiedzieć dosyć, temu się trzeba przeciwstawić. I myślę, że to będzie przede wszystkim główne wyzwanie. Natomiast ja osobiście też głęboko wierzę i od już 10 lat z Sojuszem Lewicy Demokratycznej współpracuję w kwestiach związanych, dotyczących osób homoseksualnych. Wierzę, że w tym parlamencie dzięki naszemu zaangażowaniu, dzięki Sojuszowi Lewicy Demokratycznej uda się te ustawy o związkach partnerskich wprowadzić, przeforsować, jak również inne kwestie, jak również mowa nienawiści wobec osób homoseksualnych, jak również edukacja prowadzona w polskich szkołach dotycząca osób homoseksualnych. Ale też Sojusz Lewicy Demokratycznej jest partnerem dla Zielonych w kwestiach sprzeciwu wobec GMO i sprzeciwu wobec tego, co Platforma Obywatelska próbowała zrobić, czyli wprowadzić na zasadzie wrzutki do ustawy o nasiennictwie tak ważną, dotyczącą wszystkich nas Polaków kwestię, dotyczącą genetycznie modyfikowanych organizmów. Takich rzeczy absolutnie, proszę Państwa, robić nie wolno. Te rzeczy muszą być robione w konsultacjach z nami wszystkimi po głębokiej, pełnej, przeprowadzonej wśród wszystkich Polaków debacie i dyskusji. Tego absolutnie nie można robić ponad naszymi głowami. Temu się też sprzeciwiamy. I również kwestia atomu. Rozumiem, że Sojusz będzie dążył do referendum i pomoże, żeby ta decyzja też nie była ponad naszymi głowami. Tak jest. A przede wszystkim partnerstwo w działaniu z Zielonymi. Szanowni Państwo, mamy, jak mówię, także osoby doświadczone, osoby, które pełniły funkcje publiczne. Taką osobą jest pani minister Danuta Waniek, osoba, która kobieta, która pełniła funkcję ministra obrony narodowej i różne funkcje, jest profesorem, znakomicie tworzy książki nie tylko o lewicy, ale o tym, jak zmieniać polską rzeczywistość. Bardzo prosimy, pani minister. Jeżeli dostaniemy się do parlamentu, to oczywiście Sojusz Lewicy Demokratycznej będzie tą formacją parlamentarną, która wystąpi tym razem z projektem ustawy rozwiązania suwakowego w ustawie, w prawie wyborczym, dlatego że tego jednak kobietom brakuje. Mam nadzieję, że nasi koledzy to zrozumieją i zaakceptują ten nasz pomysł. To jest ten krok kolejny. Proszę Państwa, my musimy mieć na uwadze tych najsłabszych ekonomicznie.
We wczorajszej Gazecie Wyborczej znalazłam artykuł, w którym stwierdzono, że w okresie nie tylko Platformy, ale PiSu i Platformy nierówności ekonomiczne się pogłębiły. To znaczy, oczywiście poprawia nam się ogólnie rzecz biorąc, ale tym najuboższym w okresie minionych lat tylko o 10 zł, a tym najlepiej zarabiających o 500 zł. Więc różnica jest przeogromna. W skali kraju, jeżeli to byśmy przełożyli na różne dziedziny, to wygląda bardzo dramatycznie ze względu na przykład na niknący dostęp do służby zdrowia. Polska jest krajem, który się wlecze w ogonie w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o wydatki na ochronę zdrowia i tak dalej, i tak dalej. Mamy co robić. Tak jak powiedziałam, liczba tych, którzy potrzebują pomocy ludzi o wrażliwości lewicowej nie maleje, a rośnie, a więc wiele zadań przed nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, osobę, którą teraz chciałbym Wam przedstawić, na pewno nie znacie tu w Warszawie, ale jest znakomicie znana w swoim środowisku. Pana Andrzej Wojcieszek, doktor nauk medycznych, onkolog, pracujący w klinice w Zabrzu, jest człowiekiem oddanym dla innych i robi wszystko, aby polska służba zdrowia była na jak najwyższym poziomie. Bardzo proszę, panie doktorze. Serdecznie witam, jestem lekarzem. Jako położnik w Zabrzu odebrałem porodów 4000 w pierwszych latach mojej kariery, zrobiłem 400 cięć, a od lat 27 pracuję w najlepszym polskim szpitalu, taki jak uważam, w Instytucie Onkologii w Gliwicach. Znany z mediów, znany z przekazów. Zajmuję się jakością i organizacją, a oprócz tego badam jako lekarz. Zawsze badam i zawsze stoję przy łóżku pacjenta. Żeby mówić o zdrowiu Polaków, trzeba o tym pamiętać, że to nie może być od kupczenia. Wszyscy mamy prawo do dobrej opieki. Są trzy magiczne słowa. Organizacja, jakość, profilaktyka. Zacznę od tego ostatniego słowa. Tu są dziennikarze. Czy Was nie dziwi informacja prasowa, że młody człowiek, kolega dziennikarz, lat 54, wywrócił się na spacerze, a przecież grał w tenisa, pływał, biegał? Nie. On żył w stresie. Nawet sport uprawiał w stresie. Miał już tak tętnice zatkane, że wystarczyła sekunda. Przytkało się i zmarł na zawał serca. Ja mam pytanie, kiedy Państwo byli ostatni raz porządnie przebadani przez lekarza? Kiedy mieliście EKG wysiłkowe? Nie mieliście, bo my zapominamy o profilaktyce. A młodzi ludzie, a szkoły, najprostsze badanie. Platfusy, krzywe kręgosłupy, odstające łopatki. To musimy zrobić. Żeby to zrobić, potrzebujemy drobnych zmian organizacyjnych. Proszę Państwa, ja wiem, że wszystkie partie wpisały w programy wzrost wydatków na służbę zdrowia. Przepraszam, ochronę zdrowia. Ale to tylko będzie wtedy możliwe, jak albo podniesiemy składkę, albo jak będą większe wpływy do budżetu. A więc umówmy się, to co mamy, musimy lepiej podzielić. Organizacja. A po drugie, jakość. Jeżeli będzie dobra jakość usług, docenimy to wszyscy. Ja osobiście jestem człowiekiem lewicy od bardzo dawna. Organizowałem, jestem współorganizatorem pierwszego polskiego programu rehabilitacji chorych na raka, który działa od lat 15 w uzdrowisku Ustroń. To mogę się tym pochwalić dzisiaj. Moi przyjaciele liczą, że to rozbudujemy jeszcze bardziej. I jest na lewicy. Poczytajcie sobie Tomasza Dżuda. Wydał w Polsce jedną książkę, nim zmarł w roku ubiegłym. I tam on pisze, dlaczego Polska, co powiedziała pani minister, jest takim dziwnym krajem. Dziękuję i wierzę, że spotkamy się tutaj w październiku, jak już będę posłem. Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Reżyser, człowiek, który po kilku dniach dopiero teraz łapie głęboki oddech, kilku dniach wytężonej pracy na festiwalu koszalińskim Młodzi i Film, reżyser Janusz Kijowski. No nie, no, już złamałem oddech, znaczy nie było tak źle. Festiwal przebiegł fantastycznie, nagrody znakomite zostały przydzielone. Wiecie Państwo, ja w swoim gabinecie dyrektora teatru, bo pracuję w Olsztynie na co dzień w Teatrze Jaracza, mam takie hasło, oczywiście skopiowane z Clintona, kultura głupcze. Wydaje mi się, że w globalizującym się świecie jedynym takim prawdziwym spoiwem naszej tożsamości, naszej dumy, tego po co żyjemy i dla kogo pracujemy i po co się tak trudzimy, jest właśnie kultura i rozwój kultury. Szczególnie w takich województwach, takich regionach, w którym ja żyję, a żyję z wyboru, bo to jest taki z serca i z wyboru mój heimat. Wydaje mi się, że naprawdę dla tych biednych ludzi
bardzo się liczy to, żeby oni mieli dostęp. Dostęp do książki, dostęp do filmu, do ambitnego filmu, dostęp do teatru. My, nasz teatr jeździ po całym województwie. Od Piszu, od Olecka, po Iławę i Nowe Miasto Lubawskie. I wszędzie tam spotykamy się z ogromnym łaknieniem. Łaknieniem polskiego słowa, łaknieniem dobrego aktorstwa. I takiego żywego kontaktu człowieka z człowiekiem. Proszę Państwa, przekaz telewizyjny, oczywiście z całym szacunkiem, nie zastąpi tego, żeby człowiek człowiekowi mógł spojrzeć w oczy. I to daje teatr. Jeszcze jedno słowo. Proszę Państwa, ja myślę, bo pracuję też na uniwersytecie z młodymi ludźmi, ja myślę, że jest ogromne w tej chwili zapotrzebowanie na lewicę. Na myśl lewicową, na w ogóle na coś innego niż myśl nawet, na takie łapanie się za ręce i na taką solidarność człowieka z człowiekiem. Tylko nie wierzmy fałszywym prorokom i fałszywym mesjaszom. Ci mesjasze to nie są mesjasze lewicy i to są ludzie, którzy chcą nam zabrać nasz prawdziwy, autentyczny elektorat. I na to zwróćmy uwagę. W ciągu tych ostatnich 3 tygodni przekonujmy, że to my jesteśmy ludźmi lewicy, bo lewica to stabilizacja, to dobrobyt, to dobra organizacja naszego państwa, bo nie chcecie chyba Państwo przez następne 4 lata żyć w atmosferze takiej kłótni, takiej draki i takiego jakiegoś upadku debaty publicznej, jaki ma miejsce. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Chciałbym Państwu przedstawić przyszłego senatora, Paweł Deresz. Od wielu tygodni startuję pod hasłem Razem możemy więcej. Hasło jest na tyle nośne, że po pewnej modyfikacji przejęła je Platforma Obywatelska. Razem możemy więcej, to znaczy razem z moimi wyborcami, razem z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, które mnie popiera, ale także razem z innymi partiami, bowiem, co tu ukrywać, ale zgoda buduje. Na przykład jeśli chodzi o politykę międzynarodową. Przypominam sobie czasy Aleksandra Kwaśniewskiego, kiedy był konsensus w tej polityce. Ja będę dążył do tego w Senacie, abyśmy powrócili do tych starych, dobrych czasów. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, z naszej listy startuje także wielka postać, osoba, która dała się poznać jako znakomita radna Warszawy, pani Małgorzata Szmajdzińska. Bardzo proszę. Witam, dziękuję za te ciepłe słowa, nie wiem czy zasłużone. Ja, proszę Państwa, jestem świeżo, można tak powiedzieć, po doświadczeniach Kongresu Kobiet. Trzeci raz brałam udział, czyli we wszystkich kongresach, które do tej pory odbyły się w Warszawie. Bardzo się cieszę, że idą zmiany i chciałabym bardzo, żeby to, o czym kobiety mówią, co postulują, faktycznie zostało zaakceptowane przez społeczeństwo, a przede wszystkim przez polityków. Bo przyznam, że rozwiązanie polityczne, które w tej chwili mamy, czyli ustawa kwotowa, no nie jest satysfakcjonująca, to wszyscy wiedzą, szczególnie panie, które chciałyby również móc decydować o sprawach biznesu. Jak się porównuje rozwiązania w innych krajach europejskich, to jesteśmy daleko w tyle. Więc ja, jeśli wyborcy pozwolą, a mam nadzieję, że tak się stanie, że zostanę posłanką, to z pewnością będę się zajmowała sprawami pomocy kobietom w zakresie zmiany przepisów prawnych, które umożliwią im lepszy udział w życiu politycznym, w życiu gospodarczym. I to będzie dla mnie absolutny priorytet. I druga rzecz, bo mam dużo spotkań z młodzieżą i ciągle się ten temat przejawia, mianowicie trudna sytuacja dzisiaj coraz lepiej wykształconych młodych ludzi, naprawdę nieraz znakomicie wykształconych, którzy nie mogą liczyć na stałą pracę. Ja już nie mówię o poziomie bezrobocia, o wysokim poziomie bezrobocia, ale również o to, że zaczynają dominować umowy śmieciowe i bardzo bym chciała, żeby to uległo zasadniczej zmianie. Na pewno tymi tematami będę się zajmowała w przyszłości, choć nie tylko.
pewnie wynikną różne inne sprawy, które będziemy na bieżąco monitorować. Dziękuję bardzo.